Czym jest krzyż? Cierpienie, który Jezus pokrył swoim krzyżem miłości, aby ponownie połączyć stworzenie z Bogiem. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, aby człowiek żył i postępował na podobieństwo Boże, jak mały stworzony Bóg, i aby Bóg mógł kochać człowieka i być przez niego kochanym, i aby w ten sposób człowiek stał się uczestnikiem boskiej natury. Ale w chwili odpowiedzi na próbę człowiek powiedział Bogu nie. Nie posłuchał go i, okazując wielką niewdzięczność, zlekceważył dawcę i dar, to znaczy chciał czynić swoją własną wolę. Na tym polega grzech. Człowiek odrzucił i stracił wolę Bożą. Spadła mu z głowy korona królewska i nie był już podobnym do Boga. Grzesząc, przestał być Synem Bożym. Zerwał więź miłości i życia, która łączyła go z Bogiem. I choć potem tego żałował, mógł być tylko jego sługą. Żeby stać się ponownie Synem, koniecznym było, aby sam Syn Boży, będący Synem Bożym z natury, przywrócił człowiekowi przez łaskę swój własny stan Syna za pośrednictwem odkupienia. Wola Boża nie mogła już więcej żyć i królować w człowieku. Poczuła się wypędzona i pozostała jakby ukryta w stworzeniu, zlekceważona przez człowieka. Dlatego całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Została jak czuła matka bez dzieci, bo one nie uznają jej już więcej, lekceważą i obrażają ją okrutnie. A jednak wola Boża nadal troszczy się o nie. Nadal usługuje im za pomocą wszystkich stworzonych rzeczy, dając im tę odrobinę, co może, ze względu na ich ślepotę i oddalenie, czekając na dzień, w którym jej światło będzie mogło przeniknąć do ich ciemnych umysłów. Dzień, w którym wreszcie przyjmą ją i pozwolą jej królować w ich własnym życiu. Grzech to postępować jak dziecko, które jak tylko zaczyna mówić, pierwszym słowem, które wypowiada, nie jest tato, mamo, ale wynoś się z mojego życia. Nie znam cię. Nie kocham cię, nie będę ci służył. Grzech oznacza dać życie własnej woli ludzkiej, odrzucając wolę Boga. Należy zatem sprecyzować, że wola Boża i wola ludzka miały żyć w takim związku miłości, żeby nie można było odróżnić jednej od drugiej, tak jak dzieje się z kroplą wody, która wpada do morza. Tak więc bardziej niż w związku miały żyć w jedności jednej woli, woli Bożej. Tak jak faktycznie dokonuje się to w Jezusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku,
Posiada on z natury wolę Bożą, tę samą wolę, którą posiada Ojciec i Duch Święty, i wolę ludzką, niewinną i wierną, a jednak doskonale złożoną w ofierze. Jezus posiadał wolę ludzką, jak gdyby jej nie posiadał, ponieważ obie wole żyły i działały w jedności jednej woli, woli Bożej. Nie prowadził podwójnego życia, raz jak Bóg, a innym razem jak człowiek. Nie. Ale zawsze i we wszystkim postępował jak człowiek Bóg. A zatem wszystko, co uczynił Jezus za pośrednictwem swojej doskonałej natury ludzkiej, nawet najmniejsze rzeczy, jedzenie, spanie, płacz, chodzenie, mówienie i tym podobne, było owocem woli Bożej, nieskończonej, wiecznej i najświętszej. Wszystko to posiada więc nieskończoną i boską wartość. Ma zasięg wieczny, nie tylko dlatego, że należy do tego, który jest osobą boską, ale dlatego, że jest owocem woli Bożej. Spójrzmy teraz na krzyż, cierpienie. Jest on utworzony z tych dwóch woli, które są sobie przeciwstawne i są skrzyżowane jak dwie belki, jak pnie dwóch drzew. Ten pionowy to wola Boża. Ten poziomy, który mówi nie chcę, to wola człowieka. Tak więc Jezus, który poprzez swoje wcielenie połączył w szczęśliwe małżeństwo swoją wolę Bożą i swoją wolę ludzką, przyjął na siebie wszystkie stworzenia, aby ponownie połączyć je z Bogiem. Zastał wolę Bożą i wolę ludzką przeciwstawne sobie w formie krzyża cierpienia i tym samym uczynił ten krzyż własnym, aby pokryć go swoim krzyżem miłości oraz zniszczyć w ten sposób ich przeciwstawność i ich wzajemne cierpienie. A krzyż miłość Jezusa, na którym nieustannie bytował, leżąc w spokojnym oddaniu, to nic innego jak kochające ramiona dobrego Ojca, które go podtrzymują. To jego słodka i niezmierna wola, która dla Jezusa jest jego pokarmem, odpoczynkiem i życiem. Czyż nie słyszymy dalekiego echa nowej pieśni zwycięstwa, pieśni miłości i zmartwychwstania właśnie w tym krzyżu miłości Jezusa, który jest biciem serca całego jego życia? Dlaczego go w nas nie słyszymy? Bo w nas nie ma krzyża miłości Jezusa, lecz tylko krzyż cierpienie, krzyż przetrwanie, krzyż, który my dźwigamy, a nie krzyż, który nas dźwiga. Twój krzyż, jego ramiona mnie oplatają. Twój krzyż, prosty, drewniany, a jakże wielki. W jego wnętrzu mała monstrancja, twoje ciało i pięć stróżek krwi błogosławi ziemię. Naucz mnie umierać. Duchu przyjdź, Duchu przyjdź, o Duchu Święty przyjdź. Duchu przyjdź, Duchu przyjdź, o Duchu Święty przyjdź. Pewnego dnia
objęły mnie ramiona krzyża, przytuliły mnie mocno do Twojego serca i ujrzałem w każdym upadku moim płomień miłosierdzia, a w każdym powstaniu zwycięstwa dzień, że jedna kropla krwi Twojej spadając na mą pustynię, zrodzi szaleństwo zielonej miłości. Spadając na mą pustynię, zrodzi szaleństwo zielonej miłości. Twój krzyż, jego ramiona mnie oplatają. Prosty drewniany.